podopieczni zespołu placówek edukacyjnych w Olsztynie połączyli siły, by stworzyć imponujący łańcuch choinkowy. Przygotowania rozpoczęły się kilka tygodni temu, gdy nauczyciele postanowili zorganizować wspólną akcję łączącą uczniów z różnych grup i klas. Kolejny pomysł na to, żeby pokazać, że coś można wspólnie przygotować, a na sam koniec zobaczyć efekt tego działania w postaci łańcucha przygotowanego przez 33 grupy szkolne i 6 grup przedszkolnych. Podczas tworzenia ozdób uczniowie korzystali z różnych materiałów, kolorowego papieru, błyszczącej folii i kolorowych wstążek. Po kilku tygodniach intensywnych działań dzieło było gotowe do prezentacji. Oddziały klasowe w swoich klasach robiły, prawda, ten łańcuch, ale potem kolejna klasa przechodziła z kartonem, w którym był schowany łańcuch i żebyśmy mogli ten łańcuch ze sobą złączyć. I tak łączyliśmy fragment po fragmencie, aż powstała wielka całość. W sumie łańcuch mierzy około 100 metrów długości, co przekroczyło oczekiwania wszystkich zaangażowanych. Już niedługo będzie można go podziwiać na choince przy wejściu do szkoły. Robiliśmy coś, co nas w efekcie połączyło. A pomysł narodził się właśnie z tej świadomości, że jesteśmy razem, a jednak czasami troszkę osobno i żeby w tym okresie świątecznym móc być prawdziwie razem. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzenia mieszkańcom Olsztyna i całej społeczności szkolnej składa dyrektor zespołu placówek edukacyjnych Wanda Agnieszka Jabłońska. Ten przedświąteczny czas to znakomita okazja, by od całej społeczności Zespołu Placówek Edukacyjnych i Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce złożyć wszystkim najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech te święta przyniosą same najlepsze rzeczy, niech się wszystkim dobrze wiedzie, a nowy rok niech przywita nas radością, dobrostanem i zdrowiem. Wszystkiego dobrego!